Pamiętacie, jak rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw zbierał podpisy pod dobrowolnym ZUS-em? Było o tym głośno we wszystkich mediach. My zebraliśmy ponad 100 tysięcy wymaganych podpisów, złożyliśmy w dniu wczorajszym, 6 lipca w Sejmie. Pytanie, czy media to pokażą, czy może nie jesteśmy odpowiednimi osobami do tego, żeby pokazywać nas w mediach? Słuchajcie, to jest projekt naszej inicjatywy ustawodawczej, który dzisiaj złożyliśmy na ręce marszałka Sejmu razem z ponad 100 tysięcy podpisów. Żeby nie być gołosłownym, było to w sumie ponad 109 tysięcy podpisów. Udało nam się to, co nie udało się rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorstw w walce o dobrowolny ZUS. Udało nam się to, co nie udało się szeregowi inicjatyw konopnych w walce o legalizację marihuany. Udało nam się pokazać, że w tym kraju są jeszcze osoby, które mają dosyć bezmyślnego socjalizmu i które chcą odzyskać faktyczną władzę demokratyczną obywateli nad klasą polityczną. Udało nam się pokazać, że grupa ludzi bez wsparcia medialnego, bez żadnych artykułów prasowych, bez żadnej szczególnej rozpoznawalności czy układów może coś zmienić. Udało nam się właśnie to pokazać, że możemy. Co dalej z tym zrobią? No to już zależy od miłościwie nam panujących. Dzisiaj wielki test dla mediów ogólnopolskich. Wysłaliśmy tą informację do 15 redakcji ogólnopolskich i łącznie do 400 redakcji w kraju. I zobaczymy, czy media pokażą informację o tym, że taki projekt został złożony.